Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnej sesji nagraniowej, aka w kolejnych odcinkach z Crash Team Racing Nitro Fueled na hardzie. Witam was w bardzo ciekawej serii z bardzo ciekawym prowadzącym o bardzo ciekawej tematyce. Jak zauważyliście, rozpoczęliśmy sobie już drugi Grand Prix o nazwie Back in Time. I jak pamiętacie z mojego livestreama, zdążyłem sobie już odblokować Baby T oraz grałem tymi Baby Crash i Baby Coco. W zasadzie może nie na live grałem, ale poza live'em. No i tak, będziemy sobie dzisiaj troszeczkę, że tak powiem, giercowali, ale nie będziemy grali żadnego online'a ani nic. Tylko, jak obiecałem, upragnione Crystal Challenge oraz CTR Challenge w dzisiejszej sesji. Będziemy sobie przechodzili poziomy z Nitro Karta, rzecz jasna. Więc na początku skupmy się na właśnie tych kryształach i przejdźmy do poziomów, które nie zadebiutowały w Adventure Mode w CTR-ze. Mamy tutaj jeden z nich, między innymi Parking Lot, do którego sobie oczywiście wejdziemy i ustawimy sobie poziom trudności na hard. I jaką by tutaj postać wybrać? Sprawdźmy. Mamy tutaj Entropiego, Cruncha, Kranka i dalej mi się nie chce wymieniać, ale jest ich aż 34. Na pewno nie będę grał tymi dzieciakami, bo szczerze one są dosyć wolne. Zresztą spójrzcie na staty Crasha i na staty Coco. No sorry bardzo. Ewentualnie mogę zagrać Baby T, bo Baby T jest dosyć szybki. I nie wiedzieć, czemu on ma odgłos Cruncha przyspieszonego. Jak sami zresztą słyszycie. No dobra, tak więc bez zbędnego przedłużania, ready! Jestem ciekaw, ile z tej sesji wyjdzie odcinków, tak szczerze. Ale dobra. Parking lot w Japonii oznacza Colorful Parking Lots. I ten poziom nie ma żadnych ciekawostek. Co jest dosyć ciekawe, to, że jestem ciekaw, gdyby te poziomy były ustawione w jakimś Adventure Mode, to jestem ciekaw, gdzie ten poziom by się znajdował. Mamy minutę 22 do przejścia tego challenge'u, więc rozpocznijmy sobie ten challenge. Jakbyście się pytali, co tam u mnie ciekawego, to u mnie nic nadzwyczajnego. Wstałem sobie niedawno, przygotowałem się, stwierdziłem, że hej, czemu by nie nagrać na zapas sobie coś. Tym bardziej, że w tym tygodniu chciałbym już mieć tego Nitro Fuelda za sobą i w sumie skończyć serię. I trochę nie powiem, że nie zwlekałem z nagraniem tych CTR-ów i tak dalej, w sumie tych kryształów. No bo na dobrą sprawę chciałem to zrobić trochę już wcześniej, ale wiem, że dostałem propozycję, żeby jeszcze przytrzymać trochę to, dlatego że pojawi się przecież Grand Prix numer 2, a no trochę byłoby głupio skończyć serię, wiedząc o tym, że pojawił się nowy poziom, którego nie zrobię na CTR ani na relikty. A uwierzcie mi, Prehistoric Playground będzie zrobiony na relikty. Tylko że akurat relikty będą już w postprodukcji robione, nie tak jak teraz, że na żywo będę se grał. W sensie tak na żywo, że będziecie słyszeli na żywo komentarz, tak jak teraz, że na przykład jakiś fail się wydarzy i ja będę to komentował. Tylko w przypadku przechodzenia reliktów to będę odpowiadał na pytania do Q&A, więc no tutaj będzie dosyć ciężko. Tak jak zresztą teraz. Może mi się dzisiaj udało zdobyć gold tier, kto wie. Ale dobra, retry. Napiję się w sumie Pepsi i teraz trzeba przemyśleć, jakby tutaj ugryźć ten poziom. Mamy minutę 22 na przejście całej tej planszy ze wszystkimi 20 kryształami. I jakby tutaj zrobić, żeby faktycznie zdobyć te 20 kryształów w ten czas? Więc zróbmy sobie to tak. I na spokojnie, bez żadnych nerwów. Mamy jeszcze trochę czasu. Mówię, cieszę się, że wam się ta seria podoba.
bo widać to też troszeczkę po ocenach, jak i po komentarzach, że seria przypadła wam do gustu. Bardzo mi miło z tej strony, cieszę się, aczkolwiek mam też z tyłu głowy, że są osoby, co mają trochę dosyć Cetera. Więc spokojnie, jak na wodzie, jeżeli chodzi o serię odcinkową, to niedługo seria odcinkowa dobiegnie końca. A co do następnych crashy, to mam jeszcze do nagrania Crasha Entrance, Crasha Fusion do końca, bo zacząłem nagrywki, ale sesji tam nie dokończyłem jednej. I tyle w zasadzie. No, tyle. I powiem wam szczerze, że nie wiem, jak ja mogę zrobić tą trasę. Tym razem zdobyłem trochę więcej, tutaj trzy obok siebie były. Ha, ale przynajmniej sobie trochę łumpa końców nabiję, 15, ale no. To jeszcze jedna próba i za tą trzecią próbą robię edyt i wymyślam taktykę, jakby tu przejść ten poziom. Bo zależy mi, nie powiem, że nie, żeby powiedzmy zdobyć przysłowiowego fioletowego CTR-a. Ale tak szczerze powiedziawszy, no nie wiem, macie może jakiś pomysł, gdzie byście ten poziom dali? Szczerze, jeżeli chodzi o światy w CTR-ze. No bo wiecie, mamy Insanity Beach, The Lost Ruins, Glacier Park, Citadel City, Gemstone Valley. Szczerze wątpię to, żeby ten poziom pasował do Gemstone Valley, bo biorąc pod uwagę, że Gemstone Valley nie ma żadnego poziomu z trofkami i CTR-ami, więc tak szczerze danie tego poziomu to no byłoby trochę dziwne co najmniej. Ale tak szczerze, no gdzie byście dali ten poziom? Czekam na propozycje w komentarzach. Może się uda, nie mówię, że nie, ale też nie mówię, że tak. Chciałbym, żeby się udało, ale wątpię, że się uda, szczerze. Nie, jest szansa, że się uda. Dobrze, udało się, za trzecim razem. No, trochę poleciał ten wskaźnik do przodu i mamy teraz, wow, 5 łupa końców więcej, naprawdę. Dobra, change level. No dobra, skoro mamy już parking lot zaliczony, to teraz myślę, że nadszedł czas na lab basement. I oczywiście zagramy sobie... Tak, zapomniałem, że przecież na hard musiałem ustawić. Zagramy sobie oczywiście naszym słodkim Baby T, więc... Let's go! Jeśli chodzi natomiast o lab basement, to lab basement w Japonii nazywa się Engines Laboratory. I ciekawostki są następujące. Ten poziom to remix poziomu D-Lab i Toxic Waste z Crasha Bandicoot 1 i jest dość podobny do Engine Labs. Druga ciekawostka jest taka, i zarazem ostatnia, że ten poziom, tak jak w Nitro Court, jest zbudowany na kwadracie z tą różnicą, że... Jest jedna pułapka, której nie ma w Nitro Court. I powtórzę sobie to, ponieważ musiałem się skupić i, że tak powiem, no. I trochę zwaliłem sprawę. 50 sekund, no trochę powiem, że tu już mamy bardziej ograniczony czas. Ale muzyka jak najbardziej jest w porządku. I szczerze powiedziawszy, powiedzcie, gdzie wy byście dali ten poziom. W jakimś, nie wiem, świecie w Adventure. Ja osobiście nie wiem, gdzie bym dał, biorąc pod uwagę, że ten poziom byłby dosyć trudnym poziomem. Tak szczerze. Biorąc pod uwagę, ile tutaj nitra jest i jak kryształy są porozstawiane. Ale hej, ja dokonuję niemożliwego w tym momencie. W jakimś stopniu. Znaczy no, możliwego, ale... Dużo osób się nie podejmuje takich challenge'y. Nie mówię, że jestem jedyny, ale mówię, że nie wszyscy się podejmują. Patrzcie, jaki czas! 0,01 sekundy! O lol! Tego się nie spodziewałem. Za drugim razem się udało. Proszę bardzo, 20 upokojców. Nice one. Ja pierdziczę. Ale fart. No dobra. Dwa poziomy mamy zaliczone, czyli Lab Basement oraz
parking lot. Więc nadszedł czas na ostatni poziom, jeżeli chodzi o takie poziomy z trybu battle, które nie pojawiły się w adventure mode. I czas na jeden z poziomów, który wydaje mi się, i z tego co przynajmniej ciekawostka mówiła, miał się pojawić w adventure mode. Ale nie wiedzieć czemu nie pojawił się. Proszę Państwa, przed Wami The Nord Ball. Oczywiście, że na hardzie. I rozpoczynamy. Więc, The Nord Ball w Japonii oznacza Icy Iglo Dome. Ten poziom oryginalnie miał pojawić się w Glacier Park, ale z jakiegoś powodu zastąpili go Rocky Road. Może poziom sam sobie jest trudny? Kto wie. Wiem, że tematycznie by tam bardziej pasował niż Rocky Road, ale okej. I to jest prawda. Bo na dobrą sprawę, ten poziom, jak sami widzicie, jest w klimatach zimowych. A przypominam, że Glacier Park też jest w klimatach zimowych. Więc poziom tematyczniej się bardziej, no nie wiem, tematyczniej by się zgadzał, a tak to się trochę nie zgadza. Wiecie, ja nie chcę krytykować Naughty Dog, że tego nie zrobili w pierwotnym CTR-ze, ale szczerze, no trochę błąd zrobili, że tak powiem, nie będę tego ukrywał. To jest trochę błąd. Tym bardziej, że ta trasa nie przypomina wcale takiej mega fest ciężkiej trasy. Okej, są tutaj TNT, są małe przeszkody, ale czy ona jest aż tak diabelnie trudna, jak to niektórzy mówią? Nie wydaje mi się. Ale co ja tam wiem, nie mam zamiaru wszystkich mierzyć swoją miarą, jak to było mi powiedziane. Bo rozumiem, że ktoś może mieć problemy z tym, aczkolwiek nie wydaje mi się, że ten poziom jest jakoś szczególnie trudny. I teraz... gdzie jest ostatni kryształ? Dobra, rozmieszczenie kryształów tutaj trochę zsienie, powiem, że nie. Ale dobra, czas na retry. Ale jeśli chodzi o ten poziom, to moje wspomnienia są takie, że z kuzynem i z kolegami lubiłem sobie właśnie tutaj wyjątkowo na tej trasie jakoś, wiecie, jechać w tryb battle. To samo zresztą było z pozostałymi poziomami, które też były tutaj pokazane. Te oczywiście z trybu battle, czyli wiecie, parking lot i lab basement. Aczkolwiek lubiłem się jakoś z kolegą bardzo tutaj zagrywać. Nie wiem, może to trochę przez klimat. Mimo, że ja bardzo zimy nie lubię w rzeczywistości, bo no nie lubię zimna. Choć powinienem, bo jestem alergikiem na pyłki, a wiecie, wiosna / lato to najgorsze, co może alergika spotkać, bo wtedy zaczyna kichać jak, nie wiem, jak taki odkurzacz. Znaczy, no odkurzacz to raczej wsysa, no wiadomo o co chodzi, ale no nie wiem, jakiego tutaj określenia mogę użyć, żeby powiedzieć, żebyście mogli sobie to zobrazować, że tak powiem. Najgorsze jest to, że ja nie wiem wciąż, gdzie jest ten ostatni kryształ. Gdzie jest ten cholerny kryształ? Tu jest! Jest ten cholerny kryształ. 99 setnych sekundy. Ja pierdzielę, ale ja robię rekordy. I w taki oto sposób mogę wam powiedzieć z dumą, że tak powiem, że skończyliśmy wszystkie poziomy, jeżeli chodzi o kryształy, z Crasha Team Racing. Więc nadszedł czas na poziomy z Crasha Nitro Kart. No dobra, jestem. I cóż, nadszedł czas na Temple Turmoil, gdzie w tle mamy księżyc z Velo. I są to już poziomy, jak widzicie, z Nitro Karta. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć poziomów. Dobra. Więc zaczynamy. Let's go. I uwaga, Temple Turmoil w Japonii oznacza Temple Arena of Terra. Jest to poziom, który nie ma ciekawostek. Zresztą jak... trzy kolejne. No.
Nie, w sumie dwa kolejne, przepraszam. Dobra Pepsi, zimna Pepsi. Ile mamy tutaj sekund? Minuta, o kurde. Czy w minutę dam radę? Chyba dam radę. Dobra, tu na razie mamy oczyszczone, co się da. Jedenaście. Dwadzieścia osiem sekund. Jezus Maria, nie zdążę. To jest wręcz niemożliwy challenge, kurde. Dobra, tu mamy. Ty, udało się, kurde. Ładnie. Jeśli chodzi w ogóle o tego Temple Turmoil, to z tym poziomem miałem jedyne wspomnienia takie, że że w sumie był bardzo łatwy. Pierwszy bardzo łatwy poziom fioletowy. Dobra, change level. Więc, ponieważ Temple Turmoil mamy zaliczone, więc czas na Frozen Frenzy. Oczywiście, że tak. No i co? Trzy, dwa, jeden. I Frozen Frenzy w Japonii oznacza Snow Mountain Arena of Barin. Bo wiecie, ten poziom jest w drugim świecie, czyli w Barin, w świecie lodowym. I tak oto wygląda prezentacja tego poziomu. Swoją drogą Frozen Frenzy widać, że jest bardzo okrojony, tylko nie wiem za bardzo czemu. Ten poziom w Nitro Karcie przecież nie był, nie miał sekcji antygrawitacyjnych i tutaj zrobili jego jakąś krótszą wersję. Ale okej. Nie to, żebym się czepiał. Tylko tak mnie to zastanawia, no bo na dobrą sprawę. Przecież w Nitro Karcie nie było żadnych tutaj sekcji antygrawitacyjnych w tym poziomie. A to trochę wygląda, jakby poziom okroili tak, nie wiem, no celowo. Może dla graczy ten poziom jest trudny. Kto wie. Ale tego się akurat nie pozbyli, tego, tych przeszkadzajek tutaj. W sumie dobrze, no bo ten poziom bez tych przeszkadzajek, no to trochę by nie istniał, tak szczerze. Znaczy istniałby, ale w takiej wersji... Bieda Edition,